Jak myślicie, czy współczesny komputer 8-bitowy musi być naprawdę tak drogi i tak skomplikowany jak niedostępne już praktycznie Spectrum Next, kosztujący tyle co PlayStation 5 i też już niedostępny Mega 65, czy rodzący się w bardzo dużych bólach i używający już praktycznie 20 lat nieprodukowanych elementów, mający też kosztować tyle co konsola nowej generacji Commander X16 od 8-bit Gaia? Otóż nie, okazuje się, że nie. Moi drodzy, już teraz możecie kupić sobie, w zależności od wersji, za około 100 dolarów lub 60 euro, współczesny komputer oparty o procesor Z80, którego możecie programować BBC Basic, Assemblerze 3C i możecie go mieć w domu nie za 2 lata, nie za rok, nie za miesiąc, ale za kilka dni. Ba, jakbyście chcieli i się uparli, to możecie go również sobie sami zbudować, bo jest to produkt open source'owy i nie wykorzystuje ani drogich, ani rzadkich, ani nieprodukowanych już części. Oto przed Wami komputer Agon Lite. Zanim przejdziemy do jego recenzji, zapraszam do zapoznania się z naszym partnerem, firmą PCBWay, firmą dostawcą wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem gotowy do sprzedaży produkt. Komputer Agon dostałbym do recenzji od PCBWay, ale zanim sprawdziłem, że jest taka możliwość, kupiłem go z innego źródła, w ciut innej wersji niż ta sprzedawana przez naszego partnera. O wersjach opowiem Wam później, musicie jednak wiedzieć, że funkcjonalnie są takie same i istnieją w tym momencie obie naraz. Dodatkowo w PCBWay możecie oczywiście zamówić same płytki do tego komputera, jeśli chcecie go zbudować sami. Dla mnie niestety jest to już za duży projekt, bo nie mam sprzętu i wzroku do rutowania SMD, ale wiem z komentarzy, że dla sporej grupy z Was nie jest to żaden problem. Dobra, przejdźmy do samego Agona. Cześć, tu Borg, Retrogralnie, a dzisiaj o Agon Lite. Z góry przepraszam Was za mój głos i chyba trochę wygląd. Niestety od półtora tygodnia jestem okrutnie chory, ale nie ma co narzekać, trzeba nagrać dla Was film. Zaczynamy! Agon Lite. Czymże on jest? W sumie to mogę tutaj powtórzyć słowa jego twórcy, Bernardo Kastrupa, prowadzącego serwis The Byte Attic, czyli bajtowe poddasze. Swoją drogą śliczna nazwa. Według niego, no i nie sposób jest się tutaj z nim nie zgodzić, jest to w pełni open source'owy mikrokomputer i mikrokontroler 8-bitowy oparty na jednej małej i taniej płytce PCB, na której znajdziemy rozwiązania rodem już z XXI wieku. Dodatkowo, jak to jest modne w niektórych kręgach, korporacjach i innych tego typu instytucjach, fundacjach, Agonowi towarzyszą dwa opisujące go hasła. Agon Lite to najszybszy i najtańszy 8-bitowy mikrokomputer w całej historii komputerów 8-bitowych. Oraz Agon Lite to jedyny na świecie samodzielny, natychmiast włączający się mikrokontroler, programowany w języku Basic, który nie wymaga komputera nadrzędnego ani kompilacji szkiców. O ile z pierwszym stwierdzeniem się mogę zgodzić, bo rzeczywiście w porównaniu do innych projektów 8-bitowych jest on ekstremalnie niedrogi i to w porównaniu zarówno do maszyn z lat 80., jak i współczesnych implementacji 8-bitowych jest też w tym momencie zdecydowanie najszybszy, co udowadniają obiektywne benchmarki, to z drugim mam pewien problem. Bo przecież istnieją maszyny takie jak na przykład Maximite czy Minimite, które gościły u nas na kanale nieraz i kilka innych projektów. Co prawda różnica między Maximite a Agonem jest taka, że w Agonie głównym procesorem jest rzeczywiście procesor 8-bitowy, a w Maximite jest wbudowany ARM, ale z jednej strony ten drugi jest kontrolowany Basiciem, a ten pierwszy to tak nie do końca jest w pełni 8-bitowy, ale o tym za chwilę przy omawianiu architektury Agona. Architektura tego komputera wygląda następująco. Co tutaj mamy? Generalnie jest ona oparta o dość starą metodę tworzenia komputerów rodem z mainframe'ów z lat 60., czyli podzielenia maszyny na część komputera właściwego, taką część procesorową zajmującą się obliczeniami i część terminalową zajmującą się interakcją z użytkownikiem. Obie te części komunikują się ze sobą, jak to przystało na komunikację komputer-terminal, za pomocą portu szeregowego. Sercem części procesorowej jest procesor EZ80, będący sam w sobie małym mikrokontrolerem, w którym znajdziemy rdzeń zgodnego ze Z80 CPU, ale działającego z prędkością ponad 18 MHz,
liczne porty wejścia-wyjścia, a także wbudowaną wewnętrzną pamięć RAM, wykorzystywaną jako cache i pamięć flash, na której zapisany jest system operacyjny komputera, nazwany tutaj MOS, Machine Operating System. MOS to odpowiednik kernela z maszyn ZX Spectrum czy C64, który tam był zapisywany na osobnych kościach ROM. Do procesora podłączona jest statyczna pamięć RAM, 512 KB. Procesor, choć sam jest 8-bitowy, posiada 24-bitową szynę adresową. Dolne 64 KB pamięci wykorzystuje BASIC, górne system operacyjny, a pozostała reszta jest dostępna dla dowolnych danych. Z procesora kontrolowana jest także pamięć stała komputera, karta SD podłączona przez szynę SPI. Mamy też wyprowadzone kilka innych szyn, 20-pinowy control port ogólnego przeznaczenia, czyli takie tradycyjne GPIO, port i kwadrat C, głównie z myślą o wyświetlaczach LED oraz port ZDI, służący do programowania pamięci flash CPU, czyli tutaj zmiany na przykład systemu operacyjnego na nowszą wersję. Mały spoiler, zmiany takiej możemy dokonać też bez użycia tego portu. Przejdźmy do części terminalowej. Jej sercem jest ukochany przez hobbystów mikrokontroler ESP32, tutaj w wersji Pico D4, działający z prędkością 240 MHz, wyposażony sam w sobie w koło 0,5 MB pamięci RAM i 0,5 MB pamięci flash. Z punktu widzenia Agona jest on traktowany jako układ VDP, czyli Video Display Processor. Do VDP podłączone jest 8 MB pamięci serial, która jest używana jako pamięć wideo RAM. Jest to pamięć dynamiczna, ale posiadająca wbudowany własny układ odświeżania, więc z zewnątrz wygląda i działa ona jak pamięć statyczna. Dzięki prostym poleceniom wysyłanym przez port szeregowy z CPU do VDP buduje on w swojej pamięci obraz, obsługuje sprite, scrolling i tym podobne, a następnie generuje obraz na wyjściu VGA. I tutaj jest taka właśnie mała ciekawostka. Twórca Agona chwali się, że nie ma w nim żadnych kości FPGA, na których obecnie praktycznie zawsze programuje się układy graficzne tego typu komputerów. Mówi też, że w Agonie nie ma żadnej emulacji, co jest też oczywiście prawdą. Agon jest jednak komputerem, który posiada, jak to ładnie powiedzieć, programową kartę graficzną napisaną w języku C. Czyli emulacji tutaj nie ma, ale jest coś, co się z emulacją troszkę kojarzy. Jakie są zalety tego rozwiązania? A na przykład takie, że możemy wgrać sobie taką kartę graficzną w nowej wersji. I tak w wersji Agon Lite, jaką dostajemy ze sklepu, mamy na przykład tryb graficzny maksymalnie do 640x480 pikseli, a po aktualizacji tej programowej karty graficznej możemy już osiągnąć rozdzielczość 1024x768 pikseli. VDP zajmuje się także generowaniem trzykanałowego dźwięku mono, choć jego obsługa z BASIC-a pozwala na odgrywanie tylko prostych melodyjek. Obsługiwana jest także klawiatura PS2 oraz złącze USB, z którego pobierane jest tylko zasilanie i ewentualnie aktualizowane jest przez niego oprogramowanie VDP. VDP! Zdjęcia płytek, jakie do tej pory oglądaliście, to były zdjęcia pierwszej wersji płytki Agon Lite, tej wersji stworzonej jeszcze bezpośrednio przez The Byte Attic. Ja natomiast kupiłem wersję płytki o nazwie Agon Lite 2 i jest to płytka, która została przeprojektowana przez europejską, przez bułgarską firmę Olimex i chociaż jest funkcjonalnie identyczna z tą starszą wersją, to koszt wykonania produktu na tej płytce jest o, można powiedzieć, nawet 1/3 niższy. Olimex bardzo się postarał, żeby ta wersja była wersją bardziej ekonomiczną. Co możemy na tej płytce znaleźć? No oczywiście mikrokontroler EZ80, on się znajduje w tym miejscu. Jak widzicie, ma on sporo wyprowadzeń. No duża część z nich idzie do pamięci 512 KB, pamięci statycznej, 8-bitowej, równoległej. No stąd tutaj tyle nóżek, bo tutaj cała szyna adresowa 24-bitowa jest przekierowywana. Do tej strony komputerowo-procesorowej Agona należy jeszcze karta SD, kontrolowana bezpośrednio z CPU. Tutaj mamy wyjście na I2C, czyli do ewentualnego wyświetlacza. Tu jest ten port ZDI do programowania z jakichś tam narzędzi Zilogu. Tutaj jest port GPIO 20
pinowy, ale dodatkowo jeszcze firma Olimex dołożyła tutaj taki mały biały port na podłączenie bezpośrednio baterii. Tego chyba w oryginale nie było. Oraz taki port wejścia, wyjścia, on się nazywa UXT1 i są tutaj wyprowadzone z procesora te same szyny, które mamy tutaj i tutaj, czyli SPI oraz I kwadrat C na zewnątrz, żeby sobie podłączać jakieś, nie wiem, czujniki, na przykład odległości, światła, termometry, barometry. Generalnie przez I kwadrat C i SPI można do takiego mikrokontrolera naprawdę sporo rzeczy podłączyć. Druga część tego komputerka, mieszcząca się w sumie tutaj, czyli jakby jego większa część powierzchniowo, to jest ta część terminalowa. Tutaj mamy na środeczku ESP32 mikrokontroler, taki szybki, mocny. Jak widzicie, ma on o wiele mniej wyprowadzeń niż procesor niby prostszy EZ80. Obok niego, to tutaj takie malutkie coś, to jest 8 MB pamięci, ale pamięci o dostępie szeregowym. W związku z czym nie musimy tutaj doprowadzać kilkudziesięciu bitów szyny adresowej, jak w przypadku tej pamięci równoległej. W pamięci szeregowej to dosłownie jest kilka linii i zobaczcie, jaka jest różnica wielkości tych dwóch kości. Tu mamy kość z 0,5 MB pamięci, a tu mamy kość z 8 MB pamięci. No, różnica jest ogromna. Z tego układu kontrolowany jest port VGA, kontrolowany jest port wyjścia audio, jack, jest też kontrolowany taki mały buzzer, zresztą tak samo jak w Agonie Lite bez dwójki. I w zależności od tego, czy mamy tutaj podłączony kabelek, to albo nam gra ten buzzer, albo dźwięk automatycznie przełącza się na wyjście liniowe. Teraz jeszcze dwie zmiany w stosunku do tej pierwotnej wersji Agon Lite'a. Po pierwsze, złącze USB zamieniono z dużego złącza USB-A na małe złącze USB-C. Jaka to jest różnica? Żadnego pojęcia nie mam. Być może te złącze USB-C tańsze były, trochę mniej miejsca zajmują. No nie jest to generalnie żadna zmiana funkcjonalna. Druga zmiana, i to taka dosyć duża, to jest zamienienie wejścia klawiatury PS2 na wejście USB. Ale uwaga, to jest tylko fizyczna zmiana wtyczki. To znaczy, że tutaj nadal musimy podłączać klawiatury PS2. TLDR jest taki, że to złącze kosztuje kilkanaście centów, a złącze PS2 kosztuje kilka dolarów. W związku z czym wykorzystano tańsze złącze, a Wy musicie uważać i postarać się o taką klawiaturę USB, która potrafi z takim złączem PS2 mimo wszystko funkcjonować. Czyli tak naprawdę po prostu tańszą klawiaturę USB. Zresztą w internecie znajduje się lista takich klawiatur, które działają w ten sposób. Też podam do niej linka. Dobra, ostatnia rzecz na tej płytce to jest przycisk reset. No i chyba tyle. A są tutaj jeszcze takie dwie zworki, które są też na Agonie Lite oryginalnym i one służą do przełączania się w tryb programowania układu ESP32, ale o tym jeszcze wspomnę w dalszej części filmu, do której teraz przechodzimy. Tak jak mówiłem, ja kupiłem swoją wersję Agona w Europie, link podam w opisie, jednak pamiętajcie, że wersja oryginalna jest jeszcze w sprzedaży także na PCBWay.com, choć nie tylko. Jest ona co prawda droższa i zawsze była droższa i w sklepach kosztuje około 100 dolarów, ale ma w tym momencie charakter kolekcjonerski. Wiem, brzmi to zabawnie, ale mówi o tym tak sam autor. Dobra, włączmy naszą maszynę. W momencie startu komputera uruchamiany jest system MOS, który, jak mówiłem, posiada funkcje odpowiadające kernelowi na starych komputerach, ale w wersji rozwojowej przypominającej trochę DOS. Posiada on komendy takie jak cat, cd, make, dir, rename czy load i run. Nie możemy ich jednak mylić z komendami Basica, dlatego jeśli się nimi posługujemy z samego Basica właśnie, to umieszczamy przed nimi gwiazdkę. Polecenie load i run ładują i uruchamiają tutaj nie programy w Basicu, ale skompilowane programy w języku maszynowym, chociaż pewnie dla większości z Was nie będzie to miało znaczenia, bo tuż po załadowaniu MOS-a wykonuje on zamieszczony na karcie SD plik autoexec.txt, w którym standardowo jest ładowany program BBC Basic, czyli interpreter tego języka w wersji 3.0. W wersji języka 3.0
nie samego interpretera, bo ten jest z pudełka w wersji 1.0.2. No może nie z pudełka, bo w samym pudełku karty SD nie znajdziemy. Jej zawartość pierwotnie musimy ściągnąć ze strony GitHuba DebateAttic Agon Lite. Oprócz samego autoexeca i Basica znajdziemy też tam szereg programów przykładowych, jakimi możemy się pobawić od razu na start. Programy w BBC Basicu posiadają rozszerzenie .bbc i nie są standardowymi plikami tekstowymi, co oznacza, że po przełożeniu karty do komputera nie możemy ich sobie edytować na przykład w notatniku, a musimy ściągnąć na przykład edytor do BBC Basica stworzony dla emulatora komputera BBC Micro. Na szczęście oprogramowanie do Agon Lite rozwija się bardzo szybko i po aktualizacji MOSa do wersji 1.0.3, VDP do 1.0.3 i Basica do wersji 1.0.4 możemy już używać plików z rozszerzeniem .bas będących plikami tekstowymi. A propos aktualizacji oprogramowania, ja takową przeprowadziłem, ale nie będę jakoś mega szczegółowo wchodził w szczegóły. Link do procedury dodam do opisu filmu. Pokrótce musimy z internetu ściągnąć sobie plik binarny z MOS-em, MOSBIN oraz program do flaszowania pamięci procesora EZ80 flash.bin, następnie odpalić polecenie flaszujące z linii poleceń MOS-a, a nie z Basica, co możemy osiągnąć albo nie posiadając na karcie Basica, albo kończąc działanie Basica komendą gwiazdka by lub skrótem klawiszowym. Flaszowanie z pliku z podaną sumą kontrolną potrwa chwilkę, no i gotowe, MOS zaktualizowany. Tylko że w tym momencie nowy MOS nie dogaduje się za dobrze ze starym VDP i trzeba też to zmienić. VDP programuje się ze starego, dobrego Arduino IDE. Wystarczy ściągnąć naprawdę starszą jego wersję 1.8, bo tam ten proces jest prostszy, dorzucić obsługę płytek ESP, otworzyć projekt ze źródłami VDP, dodać potrzebne dwie biblioteki, wybrać typ płytki, parametry zgodne z instrukcją i tutaj mała niespodzianka, przestawić na Agonie dwie zworki. Jedna z nich wyłącza chwilowo połączenie szeregowe CPU z VDP, a druga włącza możliwość zapisu pamięci flash WSP32. Teraz możemy podłączyć Agona kablem USB do komputera i wcisnąć przycisk kompilacji w Arduino. No i po chwili mamy zaktualizowane VDP. Ostatni krok to przegranie na kartę SD najnowszej wersji Basica plik bbcbasic.bin wraz z nowymi przykładami programów. No i gotowe. Nie zapomnijmy tylko oczywiście przełączyć obu zworek na pierwotne położenie, czyli na wyłączone. Prócz obsługi plików .bas do interpretera dodano jeszcze jedną bardzo przydatną funkcję, możliwość przywołania i edycji ostatnio wykonanego polecenia, jak we współczesnych shellach. To mega, mega przydatne w poprawianiu literówek. Dobra, w tym momencie powinienem przejść pewnie do omówienia samego BBC Basica i jego ciekawych możliwości oraz do zabawy z możliwościami graficznymi VDP, ale tego nie zrobię. Raz, że zdrowie mi dzisiaj nie pozwala. Dwa, że myślę, że będzie to dobry temat na kolejny odcinek. A, oczywista oczywistość. Jako, że komputer działa na procesorze Z80, to oprócz Basica możemy pisać na nim także w assemblerze, czy to w stawkach w Basicu, czy kompilując programy w środowisku programistycznym Ziloga na Windowsa czy Linuxa. Ba, nawet ostatnio pojawił się już alternatywny interpreter dla Agona, tym razem dla języka Fort. Wow, stare, ale jare. No generalnie się dzieje. Jak widzicie, Agon to zdecydowanie mega ciekawy projekt, a fakt, że jest tak absurdalnie tani i prosty w dostaniu, już teraz prowadzi do jego dosyć wysokiej popularności. Ja z wielką chęcią zobaczę, poczekam, co z tego wyniknie. Kończę, bo głos mi się kończy. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.